Miłośnicy jednośladów zadbali o to, by z buzi najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega nie schodził uśmiech. Z okazji Dnia Dziecka po raz czwarty zorganizowali piknik rodzinny motocykliści dzieciom. Headhunters, Banici Polska, Hawk Chapter Kraków, Freeriders Tarnobrzeg. To oni zapewnili dzieciom całodzienną moc atrakcji z okazji ich czerwcowego święta. Chcielibyśmy przybliżyć, też troszkę się z nimi pobawić w dzisiejszych czasach. Wiadomo, każdy jest w pracy od rana do wieczora, dzieci się uczą. No, trzeba im troszeczkę też uświetnić ich święto, Dzień Dziecka. Niech się pobawią, mamy sponsorów, spróbujemy im jak najwięcej radości dać. Organizatorzy zadbali o dobrą zabawę. Na polanie za Zamkiem Dzikowskim, gdzie odbywał się piknik, nie brakowało atrakcji. Robią sobie dzieci tatuaże tutaj jednodniowe, dziewczyny przygotowały. Jest konkurs plastyczny, który też będzie z nagrodami i rozstrzygniemy. Będziemy mieli losowania mega nagród, będzie ich 33, łącznie z wejściami do pizzerni, zjeżdżalnie na zipline i wiele innych atrakcji, zabawek. Przyjechali też do nas zaprzyjaźniony 3. Batalion Radiotechniczny Sandomierza. Przywieźli bardzo fajny sprzęt, który służy do treningu strzeleckiego. Jest to oryginalny cyklop, żołnierze na nim ćwiczą na co dzień. Pokazom, grom i konkursom nie było końca. Dzieci znakomicie radziły sobie w zmaganiach sportowych, które specjalnie dla nich przygotowała Kopalnia Mocy. Mamy dwie konkurencje sprawnościowe, przy których można się sprawdzić, można się pobawić, pobiegać, pośmiać, razem z rodzicami poćwiczyć. Mają przebiec slalomem pewną odległość z piłką lekarską 3-kilogramową, na końcu zrobić parę przysiadów, ze względu na wiek określamy liczbę. Następnie ćwiczymy koordynację i celujemy piłkami tenisowymi do opony. Zaskoczeni jesteśmy frekwencją, bo naprawdę nie było kiedy kawy się napić. Coś specjalnego dla wszystkich przygotowało również Tarnobrzeskie Centrum Promocji Obszaru Natura 2000. Mamy koło fortuny. U nas przede wszystkim pełni rolę konkurencji, gdzie zadawane są pytania z dziedzin różnych przyrodniczych. Dzieciaki odpowiadają. Jak mają problem, to podpowiadamy i każdy odchodzi z pieczątką na swoim kuponie, żeby mógł przejść do dalszej konkurencji. A poza tym mamy oczywiście, jak zawsze standardowo, mikroskopy, są tablice edukacyjne, są tablice z odgłosami, tak żeby jak najbardziej, jak najbliżej przybliżyć naszą Naturę 2000. Każdy, kto przyłączył się do wspólnej zabawy, mógł posłuchać ryku silników motocykli, jak również przyjrzeć się im z bliska. Na niecodzienną przejażdżkę zapraszali z kolei policjanci. Zainteresowani mieli okazję dokładnie obejrzeć wóz strażacki i karetkę pogotowia. Podczas kilkugodzinnej zabawy nie zabrakło też różnego rodzaju smakołyków i muzyki. Ta ostatnia doskonale sprawdzała się przy rozmaitych zabawach, chociażby z chustą animacyjną, do udziału w których zapraszała fitnesska. Pokazujemy rękę, głowę. Kogo dotkniesz, ten wychodzi spod chusty. O, jest, Wiktorka, chodź, trzymać chustę. Dzieci pod chustę. Wszystkie atrakcje były oczywiście bezpłatne.